nami Wojciech Bartik. Pora na podsumowania. Jeden medal, czyli w sumie wyszło fajnie. Szkoda tylko, że brak dominacji olimpijskiej. Tak, szkoda. Tym bardziej, że te walki były takie niektóre bardzo równe. Mam tu na myśli Damiana, Iwanowa. Naprawdę, nikt wstydu nie przyniósł. Wszyscy stanęli na wysokości zadania, chcieli tą robotę zrobić bardzo dobrze, zrobili trochę tak dostatecznie, bym powiedział, ale od Mateusza jestem dumny. Trzy pojedynki z dobrymi rywalami, przegrana z dwukrotnym wicemistrzem świata, więc no, mamy materiał do analizy, do tego, żeby coś zmienić, żeby było lepiej. Ale chciałem więcej, chciałem kwalifikację, nie udało się, niesamowicie trudny, poziom wysoki, mega wysoki jest, ale tak jak mówię, no ciut tam brakuje. No właśnie, na przykład taki Turkacz czy Ryszkowicz odpadli w pierwszej walce, ale w sumie pokazali dobry boks, prawda? Mimo, że odpadli w pierwszą walkę. Oczywiście. No, ale na przykład super ciężkie, ten Litwin niepozorny, doszedł do ćwierćfinału, bardzo dobrą walkę dał w ćwierćfinale, o włos był od medalu. No tak. A tutaj nasz Krawczak postawił się też i miał go liczonego w pierwszej rundzie, gdyby miał więcej doświadczenia, tak naprawdę to był jego pierwszy turniej, tak, jeszcze takiej rangi, więc jest paru fajnych chłopaków, teraz chciałbym też powołać dublerów, a być może ci dublerzy będą lepsi od tych jedynek, które tutaj są, mam jakiś tam plan, oni bardzo chcą, także jedziemy dalej. Jak mam wrażenie, że oglądałem ten półfinał pierwszy, byście pewnie nie oglądali, bo się szykowaliście, to mam wrażenie, że w tamtej połówce można było się o finał pokusić. Hiszpan bardzo dobry, ale tak. Ten Hiszpan dzisiaj, znaczy w ogóle na tym turnieju Hiszpan był trochę bez formy. Widać, że brakowało mu szybkości, to było widać, jak on wygrał z tym Włochem kilka razy, nie wiem jak. Marley, stawiłem na Marleya i Marley nie zawiódł. Myśmy minimalnie przegrali z Marleyem na U22, mam tu na myśli Mateusza. Także no szkoda losowanie, ale ja myślę, że spokojnie mamy jeszcze marzec, mamy jeszcze maj i myślę, że te dwie kwalifikacje powinny być. Dzięki wielkie. Dzięki.